No rozumiem, że zaczynamy, tak? Jak widać, tutaj jest moje nazwisko na tym slajdzie, który jest obowiązkowy do pokazania. Informatyka Plus. Ja wiem, że ci z tyłu to specjalnie siadają, tylko oni nie znają zwyczajów akademickich, że ja dzisiaj będę ciągał do tablicy i zawsze się ciąga tych z tyłu, a nie tych z przodu, bo to przecież wiadomo. Także ci, co siedzą w ostatnim rzędzie, to już niech się szykują, bo będą zaraz do tablicy chodzić. Chyba, że teraz uciekną. A tutaj tak dla porządku moja afiliacja, jestem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wykładu, algorytmika internetu. Ja rozumiem, że tu są sami informatycy, czy nie? Kto spotkał się z terminem algorytm? Dobrze, to kto zna jakikolwiek algorytm z nazwy? Na przykład. Algorytm Euklidesa. Algorytm Euklidesa. Czemu służy algorytm Euklidesa? Brawo, to żeby było, że są dzisiaj zachęty. Także. No to jeszcze jeden, no nie trudno, no bo ci zabrali, także. No algorytm Euklidesa, tak? Słyszał. No internet to nie będę się pytał, czy ktoś się stykał w ogóle z internetem. Ale ponieważ wy wiecie, że zajmujemy się informatyką, no to informatyka ma szereg działów, tak? Bazy danych, systemy operacyjne, języki programowania, ale najważniejszym działem informatyki no jest to, co się kończy na K, jak każda porządna nauka, tak? Fizyka, matematyka, algorytmika, tak? Algorytmika jest podstawą informatyki i to nie jest mój tylko wynalazek, ja tu się będę powoływał na autorytety. Kto czytał kiedykolwiek albo widział książkę Harela? Ktoś na tej sali widział książkę Harela, Davida Harela? Po polsku ona wyszła. Książka, warto przeczytać tę książkę, także te wykłady temu też służą. Jak chcecie zostać informatykami z prawdziwego zdarzenia, to jest książka, którą warto przeczytać. Tak? Ona tak naprawdę mówi, co jest istotne w informatyce. Wbrew pozorom nie jest istotne, że tam na ekranie coś tam miga, kolejne narzędzia, no tylko trzeba doszukiwać się serca, co stoi za tymi narzędziami. No i David Harel powiedział, że to jest algorytmika. Tak? To jest polskie tłumaczenie, zauważcie, że po angielsku to jest spirit, tak? Czyli taki duch. Duch informatyki, computer science, obliczeń tak naprawdę. Tak? Natomiast na Polsce też dobrze to przetłumaczono, to jest rzecz o istocie informatyki. Tak? Czyli algorytmika to jest istota informatyki. No i między innymi on takie dwa określenia w tej książce możecie znaleźć, że przepisy określiliśmy mianem algorytmów. Tak? Czyli przepisy, na podstawie których komputer liczy, obszar zaś ludzkich dociekań, wiedzy i doświadczeń dotyczących algorytmów nazwiemy algorytmiką. A druga rzecz, algorytmika to więcej niż dział informatyki, tkwi ona w centrum wszystkich działów informatyki. Ja postaram się dzisiaj troszeczkę tę tezę uzasadnić. Ale jak mówimy o algorytmice i algorytmach, to jakie są dobre cechy algorytmu? Co to znaczy, że algorytm jest dobry? No pewnie są lepsze i gorsze, tak jak są lepsze i gorsze auta, tak? Wszystko może, są lepsi i gorsi uczniowie. Co to znaczy, że algorytm jest dobry? Jak wam się wydaje? Proszę? Czyli jest szybki, tak? Szybko rozwiązuje problem. Ale w tym, co powiedziałeś, tkwi coś jeszcze, bo zanim szybkość będziemy badali algorytmu, a jakbyś miał wymyśleć algorytm, to najpierw na co byś zwracał uwagę? Na to, jak on jest szybki, czy na coś innego? Na skuteczność, to znaczy, że on robił to, co ma robić, prawda? Czyli algorytm musi być poprawny. Tak, my dajemy specyfikację, tylko mówimy, o, to są dane wyjściowe, one spełniają takie warunki i chcemy, żeby ten algorytm obliczył wynik, który spełnia pewien warunek. Tak? I my chcemy, żeby algorytm był poprawny. No, mamy tutaj cukierki, wy się upominajcie. To jest tu. Musi być poprawny. No nie będziemy wnikać, co to znaczy poprawny algorytm, bo tak naprawdę dwie główne rzeczy składają się na poprawność algorytmu. Pierwsza to jest rzecz taka, że jeżeli algorytm ma dane spełniające warunki wejściowe i zakończy swoje obliczenia, to wyniki będą spełniały warunek końcowy. Tak? Że jeśli na danym dajemy dwie liczby naturalne, to na końcu chcemy, żeby wynikiem był największy wspólny dzielnik. Tak? To jest specyfikacja algorytmu Euklidesa. Jak mówię, jak zakończy obliczenia, tak? To druga jeszcze ważna rzecz, to musimy powiedzieć o dobrym algorytmie, że on kiedyś skończy obliczenie, tak? Że ma własność stopu.
Czyli dobry algorytm to jest taki algorytm, który jest poprawny i ma własność stopu. Tak? Częściowo poprawny, tak naprawdę się mówi. A częściowo poprawny i własność stopu to jest poprawność. Zgoda. Najpierw chcemy, żeby był poprawny. To znaczy, no, jak niepoprawny algorytm, to on może być szybki, ale po co nam taki algorytm? Tak? Jak już jest poprawny, to czasami, i często tak jest, że jak używamy komputera, żeby nam coś policzył, no to chcemy to dostać w rozsądnym czasie. Tak? Pytanie, co to jest rozsądny czas? Jeśli wyszukujecie coś w internecie, wpiszecie jakieś zapytanie i chcecie strony odpowiednie dostać, no to ten rozsądny czas to tak naprawdę chcielibyście to coś mieć natychmiast, nie jutro, nie pojutrze, bo nie będziecie wędrować po sieci, jeśli będziecie mieli odpowiedź pojutrze. Tak? Z drugiej strony fizycy na przykład robią tak wielkie obliczenia, że są zadowoleni, jeśli im się coś policzy na przykład w ciągu miesiąca. Jak przyspieszą swoje obliczenia o połowę, tak, dwa razy szybciej, to się cieszą, że to się w dwa tygodnie da zrobić. No, jest zysk, tak? No ale szybkość algorytmu. Rzeczywiście algorytm, żeby był przydatny, on musi dawać wyniki w rozsądnym dla nas czasie, w czasie, który nas akceptuje, który my akceptujemy. Dobrze, to teraz napisałem tutaj krótko o długiej historii algorytmów, czy algorytmiki. Tak naprawdę to jest historia algorytmu. Jak zauważycie z tej historii, ludzie... Coś ja za szybko przeskoczyłem chyba, bo tutaj... Którą stronę ja muszę klikać? O, tutaj. Jak zauważycie, ludzie zajmowali się algorytmami, czyli przepisami na obliczenia dużo wcześniej niż istniały komputery. Tak? Tu mówiliśmy o algorytmie Euklidesa. No zobaczmy, że Euklides to jest 350 lat przed naszą erą. I on już się zastanawiał nad algorytmem arytmetycznym, tak? Liczenia największego wspólnego dzielnika. No... Kto wie, dlaczego mówimy o Muhammedzie al-Khwarizmim? Tak, prawda? Bo transkrypcja tego nazwiska przez lata doprowadziła do powstania słowa algorytm. Ale między innymi on się zadawał regułami dodawania. Tak naprawdę, jak powinniście pisać pierwszy program, jakbyście chcieli napisać, to znaczy dobrze wziąć na tapetę to, na czym się znamy. Na przykład umiecie dodawać dwie liczby naturalne w słupku, tak? Cyfra po cyfrze. No pytanie, czy możecie to przełożyć na program, który będzie dodawał dwie liczby. Tak? To jest pierwszy algorytm. No. A on już się zajmował regułami dodawania, odejmowania. Tak naprawdę zajmował się też rozwiązywaniem równania kwadratowego. To jest taki algorytm, który się w szkole ćwiczy. No. Nawet traktuje się uczniów jako komputery. Jak ja teraz wspominam swoją szkołę, to stwierdzam, że byłem traktowany jako taki bezrozumny komputer, którego nauczono policz deltę, jeśli delta większa od zera, to x1 równa się... Zobaczcie, że ja w ogóle nie musiałem wiedzieć, o co tam wszystkim chodzić, prawda? I dostawałem piątkę z obliczenia pierwiastków równania kwadratowego, tak? Zachowywałem się zupełnie jak maszyna. Ciekawy jest rok 1845, dlatego że jak mówiliśmy o szybkości algorytmu, tutaj stwierdziliśmy, to tak naprawdę mówimy o czymś, co się nazywa złożoność obliczeniowa algorytmu. I na złożoność obliczeniową algorytmu no, zazwyczaj badamy dwie cechy takiego algorytmu. To jest złożoność czasowa, która się wyraża w liczbie kroków, ile jest potrzebnych do wykonania tego algorytmu w pesymistycznym bądź średnim przypadku, ale czasami jest ważna jeszcze złożoność pamięciowa. Tak? Jeżeli w swoich obliczeniach algorytm zużywa pamięć, no to chcemy wiedzieć, że on nam się da policzyć na tym komputerze, który tutaj jest. On nie ma więcej pamięci niż na nim jest. Jeśli potrzebuje dużo więcej pamięci, no to nic nie zrobimy. Tak? Teraz, dlaczego złożoność czasowa jest ważna? Zauważmy, że tak naprawdę mając algorytm i analizując algorytm, chcielibyśmy jego złożoność czasową badać niezależnie od sprzętu, na jakim go będziemy potem uruchamiać. Dlatego, że sprzęt się zmienia. Tak? Natomiast jeżeli będziemy wiedzieli, ile kroków elementarnych wykonuje dany algorytm, a potem dla konkretnego sprzętu jesteśmy w stanie oszacować, ile czasu zajmuje wykonanie kroku elementarnego, to jesteśmy w stanie szybko przeliczyć, że tak naprawdę nasz algorytm będzie zajmował czas. No i teraz Francuz Lamel pokazał, że w pesymistycznym przypadku algorytm Euklidesa wykonuje co najwyżej taką liczbę operacji arytmetycznych. No, jeżeli taką liczbę operacji arytmetycznych, gdzie tutaj pojawia się logarytm, to o którym algorytmie na największy wspólny dzielnik mówimy? Bo tak naprawdę są dwa, tak, których się pewnie uczycie w szkole. Jeden, gdzie nie ma operacji dzielenia, a drugi, gdzie jest operacja dzielenia. Tak? No to wszyscy wszystko wpadną, że gdy nie ma operacji dzielenia, to może to bardzo długo trwać to. Czyli to jest przez dzielenie, tak? Wykonujemy logarytm z n
operacji dzielenia. I co to jest ten logarytm z n? Tak naprawdę logarytm z n to jest większa z tych liczb, powiedzmy, dla których trzeba liczyć największy wspólny dzielnik. Logarytm z n mówi tak naprawdę, jak długi jest zapis tej liczby. Tak? Czy w układzie dziesiętnym, czy w układzie dwójkowym, to tylko się tutaj ten współczynnik przed logarytmem może zmienić. Zapis dziesiętny tej liczby jest długości logarytmicznej. Czy co my tak naprawdę tutaj mamy? My mówimy o tym algorytmie, że on jest szybki, bo on jest liniowy ze względu na rozmiar danych. Tak? Jak dostajemy na wejściu liczbę, to tak naprawdę rozmiar tych danych to jest długość zapisu tej liczby. To jest niesłychanie ważne, żeby powiedzieć, że rozmiarem danych, jeśli mamy zadania teorioliczbowe, to jest długość zapisu liczby. Tak? Dlatego, że wtedy mówimy, że ten algorytm jest liniowy ze względu na długość zapisu. Gdybyśmy wzięli wartość tej liczby, tak, no to byłby zdecydowanie szybciej. To jak wyszukiwanie binarne by się zachowywało. Ale zauważmy, że to jest oczywiście śliskie, bo wszyscy wiedzą, że algorytm szyfrowania RSA to na czym jest oparty? Co jest potrzebne w algorytmie szyfrowania RSA? Ktoś wie? Algorytm szyfrowania... No. To jedno, ale gdybyśmy potrafili co z liczbą zrobić, to byśmy złamali ten szyfr. Szyfrowanie. No. Tak naprawdę prościej można powiedzieć, że gdybyśmy potrafili liczbę rozłożyć na czynniki pierwsze, tak, to byśmy złamali szyfr RSA. No teraz zobaczmy, że gdybyśmy wzięli wartość liczby jako rozmiar danych, to jest łatwo powiedzieć, że ja w czasie proporcjonalnym do rozmiaru tej liczby znajdę jej czynniki pierwsze. Tak? No będę brał po kolei liczby naturalne i sprawdzał, czy one są podzielne przez te. Ale ponieważ tak naprawdę szybki algorytm to jest proporcjonalny do długości zapisu tej liczby i nikt nie potrafi tego tak zrobić, tak szybko, stąd my się czujemy jeszcze bezpiecznie, tak? Że nikt nie złamał RSA. Ważny jest rok 36. Rok 36, bo tak naprawdę my sobie tu mówimy algorytm, to są jakieś przepisy, prawda? Ale takie, żeby analizować algorytm, żeby coś mówić o obliczeniach, to my potrzebujemy formalizmu. Tak? Takiego formalnego modelu obliczeń, prostego modelu obliczeń. Tak? Chcecie mówić o obliczeniach, to powinniście mieć prosty model obliczeń. O takim komputerze trudno powiedzieć, że jest prosty. Tak? Jakbyśmy ten procesor rozpisali, to tam nie wiem, to ja się na tym nie znam, kupę szczegółów. A Turing powiedział coś takiego, no nie, ale tak naprawdę obliczenia to możemy realizować na takiej maszynie, która ma skończony zbiór stanów, tak? Ma jedną taśmę wejściową podzieloną na klatki, w której to klatce mogę zapisywać elementy skończonego alfabetu, na przykład tylko cyfry 0 i 1. I teraz maszyna ma głowicę nad jakąś klatką, jest w jakimś stanie i ma taką tabelkę. Jeśli jestem w tym stanie, a moja głowica widzi to zmień wartość pod głowicą na inny znak, przesuń się w prawo bądź w lewo i zmień stan. Tak? Mam taką tabelkę. Tak? Jak już jestem w stanie, widzę coś pod głowicą, to coś zapisuję w tym miejscu, przesuwam się o jedną kratkę w lewo bądź w prawo i zmieniam stan. Widać, że to się w tabelce udaje zapisać. To jest bardzo prosty model obliczeń. Tak? Ta maszyna zaczyna mudzić. I co się okazuje? Że wszystko, co się da policzyć na takim współczesnym komputerze, da się policzyć na maszynie Turinga, tak? Na tym prostym modelu. Czegoś, co się nie da policzyć na maszynie Turinga, to ten komputer też nie policzy. Czyli z dokładnością do mocy obliczeniowej da się policzyć, bądź nie da się policzyć, to są równoważne modele. Tak? Ale ten przepis, o którym wam mówiłem, ta tabelka, tak, która mówi, jestem w tym stanie, to widzę, przesuwam głowicę, to jest algorytm. To jest taki bardzo precyzyjny powiedzieć, co to jest algorytm. No to jest właśnie algorytm. No między innymi dzięki maszynie Turinga można pokazać, że są bardzo proste problemy, które się nie da rozwiązać na żadnym komputerze, obliczeniowe. Znacie jakiś taki problem, którego komputer nie rozwiąże, a który byłby bardzo przydatny? No możecie nie wiedzieć. To się nazywa problem stopu. Bardzo prosty problem, prawda, przydatny. Dostaję program, dostaję dane do tego programu i pytam się, czy ten program się na tych danych zapętli. No i często wam się pętlą programy. Tak? Może nie często, ale pętlą się. Jeszcze trudniejszy problem, dostaję program i pytam się, czy ten problem dla jakichś danych się zapętli.
To jest bardzo użyteczne narzędzie, tak? Chciałoby się mieć takie bardzo użyteczne narzędzie. Tu piszę program, nie działa, tego tam. Mam inny program, który bierze mój program i sprawdzi, czy on się zapętli, czy nie. Nie, okazuje się, że tego problemu nie można rozwiązać za pomocą komputera. Tak? Nie da się tego zrobić. Czy są bardzo naturalne problemy, które się nie da rozwiązać za pomocą komputera? I to dzięki bardzo precyzyjnemu modelowi obliczeń, jakim była maszyna Turinga, dało się tylko zrobić. No, 47 rok to jeszcze przed, to już się komputery zaczynają pojawiać, Turing, II wojna światowa, to był olbrzymi skok w badaniach nad komputerami, konstrukcją komputerów. Może to jest ważne, no może metoda Simplex, może ktoś wie, w jakiej dziedzinie się stosuje metodę Simplex, nie będziemy wchodzić w to. No, jak nie wiecie, to nie będziemy wchodzić. Krótko stosuje się w metodach optymalizacji, na przykład w ekonomii. Będzie page down, czy page, nie wiem. O, to jest jeszcze. A tu się pojawiają ciekawe rzeczy. Kto używa Quicksorta, albo kto wie, jak działa Quicksort? Wiesz? Czy ktoś używa Quicksorta z was? W życiu używam. No jak działa Quicksort? Krótko, w dwóch żołnierskich słowach. Co? Używam, ale nie pamiętam, jak działa. No, czyli z biblioteki. Proszę? Nie, to chyba... No, no. A w jaki sposób? No, rekurencja. To jest na takim metapoziomie zaczynasz odpowiadać. Nie, algorytm Quicksort jest bardzo prosty do opowiedzenia. Jak mam posortować zbiór liczb, tak, to biorę jedną liczbę z tego zbioru i rozrzucam pozostałe liczby na liczby mniejsze od tego elementu i liczby większe od tego elementu. I rekurencyjnie sortuję to, co jest mniejsze i rekurencyjnie sortuję to, co jest większe. No i mam posortowane, tak? To jest Quicksort. 62 rok, to jeszcze... 65 to jest ważna rzecz, może z teoretycznego punktu widzenia. Tu mówiliśmy o szybkich algorytmach. Tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia, a za chwilę się odejdzie, niestety z teoretycznego, to jest tak, że szybkie algorytmy przyjmuje się algorytmy, które działają w czasie wielomianowym ze względu na rozmiar danych. Tak, czyli na przykład n liniowy. N kwadrat jeszcze się przyjmuje, że jest szybki, n do trzeciej. No ale generalnie wielomianowe algorytmy to są szybkie. Tak? Algorytmy, które są wykładnicze, których złożoność można opisać w czasie 2 do potęgi n rozmiar, traktuje się, że jest algorytmy wolne, to są algorytmy wykładnicze. I Edmonds zauważył taką rzecz, że niektóre algorytmy da się rozwiązać w czasie wielomianowym, a z innymi nie potrafił sobie poradzić, ale potrafił rozwiązać w czasie wykładniczym. I chciał zrozumieć to zjawisko. I to zjawisko zostało zrozumiane w 71 roku. Mianowicie Stephen Cook pokazał coś, co się nazywa NP zupełnością problemu SAT. Bardzo to skomplikowanie wygląda, ale co to jest problem SAT? Nie wiem, czy teraz w szkole jest logika zdaniowa. Tak, była logika zdaniowa, jak jest z technikum jesteście, to jest bardzo prosto. Tak? Mamy taką formułę z operatorami lub i może być negacja. Tak? I mamy zmienne, tak? P, Q, R. I teraz pytamy się, czy istnieje takie podstawienie za te zmienne wartości prawda bądź fałsz, że wartością takiej formuły będzie prawda. Tak? Czyli jak mam formułę P i Q, to jak ktoś mnie się spyta, czy istnieje takie podstawienie wartości za zmienne P i Q, żebym miał w wyniku prawdę, to powiem tak, jak za P wezmę prawda i za Q wezmę prawda, to P i Q będzie prawda. Okej? Okay? No a jak wezmę formułę P i nie P, tak? I się spytam, czy istnieje takie wartościowanie, które mi da w wyniku prawdę? No nie, prawda? Bo jak wezmę za P prawda, to nie P będzie fałsz. No wiloczenie będzie fałsz. Jak za P wezmę fałsz, no to już wiloczenie będę miał fałsz, tak? Problem SAT jest bardzo prosty. Mam taką formułę z n zmiennymi i pytam się, czy istnieje wartościowanie, które daje prawda. I okazuje się, że nikt dotychczas nie znalazł algorytmu, który rozwiązuje ten problem w czasie liniowym, w czasie wielomianowym. Tak? Natomiast bardzo łatwo znaleźć algorytm, który robi to w czasie wykładniczym, bo jak mam n zmiennych, to ile mam możliwych wartościowania? Na każdej zmiennej 0, 1, no to mam 2 do n tej wartościowej, jak mam wartościowanie, to podstawię i policzę wartość tej formuły. Tak? Czyli wykładniczo jesteśmy w stanie to zrobić. Ale on jeszcze zauważył, że ta formuła jest taka najtrudniejsza, ten problem jest najtrudniejszy z możliwych. W jakim sensie? Mianowicie, że każdy inny problem z tej klasy, tutaj NP, cokolwiek ono w tej chwili znaczyło,
Jeżeli bym potrafił problem spełnialności rozwiązać w czasie wielomianowym, to każdy inny też potrafi. Na przykład jaki każdy inny? Zupełnie z od czapy wzięty problem. Mamy graf. Wszyscy wiedzą, co to jest graf? To jest graf. Tak? Mamy wierzchołki, krawędzie między wierzchołkami. Pytanie jest takie, czy w tym grafie istnieje cykl Hamiltona? Cykl Hamiltona to jest taki cykl, że przejdę przez każdy wierzchołek dokładnie raz i wrócę do punktu wyjścia. Tak? Przechodząc po krawędzi. W tym grafie jest cykl Hamiltona. Tak? Okazuje się, że ten problem, dla tego problemu też nikt nie zna wielomianowego algorytmu. Wykładnicze to wszyscy są w stanie wyobrazić, no chociażby możliwe permutacje sobie wylistujemy i sprawdzimy, czy któraś daje nam cykl Hamiltona. Ale NP zupełność oznacza tyle, że gdybyście problem SAT potrafili rozwiązać w czasie wielomianowym, to i cykl Hamiltona znajdziecie w czasie wielomianowym. Ale problem cyklu Hamiltona też jest NP zupełny. Jeżeli problem cyklu Hamiltona znajdziecie w czasie wielomianowym, to problem spełnialności też rozwiążecie w czasie wielomianowym. Po powrocie do domu należy się tym zająć, dlatego że jest to jeden z tak zwanych problemów milenijnych. Jeżeli byście pokazali algorytm wielomianowy dla problemu spełnialności albo dla cyklu Hamiltona, to byście $1 000 000 dostali do ręki. Tak? To jest jeden z wielkich problemów XXI wieku, o ile nie największy problem informatyczny. Gdybyście pokazali, że się nie da, to też byście dostali. Tak? No, bo nie wiemy, bo być może można pokazać, że nie ma takiego rozwiązania. No, potem Richard Kapp troszeczkę posunął to, co zrobił Cook, tak naprawdę pokazał listę różnych problemów, właśnie takich NP zupełnych, których rozwiązanie w czasie wielomianowym pozwala wszystkie pozostałe w czasie wielomianowym rozwiązać. No, zbliżamy się tak szybko, no wszyscy używamy RSA, tak? Szyfrowanie z kluczem publicznym. Zobaczcie, tu jeszcze was nie było na świecie. 77 rok, no ja wtedy studiowałem. Tak? Ale to już wtedy zrobiono. Tu jeszcze jeden tylko wynik zanotowałem, ten ostatni, dlatego że mówiliśmy, że nie jest znany algorytm na sprawdzanie, czy dana liczba jest, może tak, nie potrafimy rozłożyć danej liczby na czynniki pierwsze, tak, w czasie wielomianowym. Nie znamy takiego algorytmu, to nie znaczy, że nie istnieje. Długi czas przypuszczano, że jeśli chodzi o badanie pierwszości liczby, czy liczba jest pierwsza, tak, ale w czasie proporcjonalnym do wielomianu z długości zapisu tej liczby, czyli logarytm z jakiejś potence, przypuszczano, no nie wiadomo, jaki jest status tego problemu. I to był wielki wynik w 2002 roku, że test pierwszości potrafiono zrobić w czasie wielomianowym ze względu na długość zapisu liczby. Tak, czyli po tym wyniku troszeczkę ludzie zaczęli drżeć, że być może i szyfrowanie nam padnie. To jest taka krótko o długiej historii algorytmiki, a teraz chciałbym wam... O Boże... Chciałem wam pokazać trzy przykłady problemów algorytmicznych. No, powiecie, takie od czapy te problemy są trochę. Pierwszy problem, to się o nim często w szkole mówi, to jest taki problem bardzo prosty, tak? Lider. Polega na tym, że mamy skończony ciąg liczb całkowitych, n liczb całkowitych, tu jest u mnie zapisany w tablicy, a wynikiem ma być taka liczba x z tego ciągu, to i ta liczba ma być tak zdefiniowana. Jeśli jakaś wartość występuje w tym ciągu więcej niż połowę razy, tak, to my mówimy, mam dostać tą liczbę. Jeżeli żadna z liczb nie występuje więcej niż połowę razy, to x może być dowolną liczbą w ciągu. A nie ma znaczenia. Okay? No, lider, widać, że to się może przydać w głosowaniu. Tak? Tutaj podnosimy tam głosy i pytamy się, czy mamy większość, tak? Czy jest więcej niż n pół. Tak? Czy większość opowiedziała się za tym samym. No dobrze, to pytanie jest, czy to jest problem, który da się rozwiązać w czasie wielomianowym? No, ktoś potrafiłby powiedzieć, jak takie zadanie rozwiązać w czasie wielomianowym? Trzeba stwierdzić, czy jakaś liczba w ciągu występuje więcej niż połowę razy. To znaczy, co znaczy wszystko liczy? No, czyli ja przetłumaczę na język taki troszeczkę bardziej formalny, on mówi tak, weźmy liczbę A1 i policzmy, ile razy ona jest w ciągu. Weźmy liczbę A2 i policzmy, ile razy ona jest w ciągu, tak? Weźmy liczbę A3 i policzmy, ile razy ona jest w ciągu. No i zapamiętujemy tą liczbę, która się pojawi najwięcej razy. I spośród ta, jeśli się pojawiła więcej niż n pół, to jest ona. Jaka to będzie złożoność takiego algorytmu?
Jak będziemy liczyli liczbę porównań, tak? No bo weźmiesz pierwszą, będziesz porównywał z drugą, z trzecią, z czwartą, piątą aż do entej, tak? Potem weźmiesz drugą, będziesz porównywał z pierwszą. Ile będziemy mieli porównań takich? N kwadrat, czyli jest kwadratowy algorytm. To aż dwa cukierki ci się należą. No. Dobrze. To jest dobre rozwiązanie. Możemy posortować ten ciąg i zrobić to potem przejrzeć po prostu takie kawałki, tak? Spójne kawałki tych samych liczb. Te same liczby będziemy mieli koło siebie i jest łatwo wtedy policzyć tą liczbę, która występuje najwięcej razy. Tak? Jak mamy posortowane liczby, to już tylko jeden przebieg przez ciąg wystarcza, żeby. Dobrze. To jest n log n. A ja wam pokażę algorytm liniowy i on będzie miał jeszcze jedną własność. Mianowicie ja tutaj powiedziałem, że ten ciąg jest skończony. Ale wyobraźmy sobie, że ja tego n nie znam. Tak? Przychodzą moje dane jedna za drugą. Pierwsza liczba, druga liczba. Ja nie wiem, ile tego jest. Nie mogę sortować, bo nie wiem, jak dużo, tak? Przychodzą jedna za drugą. Jak ciąg się skończy, to ja muszę powiedzieć, czy była większość, czy był lider, czy nie. Jeżeli nie było lidera, to ja mogę dowolną liczbę wskazać, tak? Ja mogę się pomylić. To znaczy, ja na końcu wskażę x. Jeżeli był lider, to ten x musi być liderem. Musi być wystąpić więcej niż połowę razy. Jeżeli ja coś wskażę, a nie było liderem, to mogę się pomylić, tak? Tak tu jest wyspecyfikowane to zadanie. No to rozwiązanie, które być może się nie narzuca, ale jest dosyć intuicyjne, jest mianowicie takie. Jeżeli w danym ciągu jest element, który występuje więcej niż połowę razy, tak, to powiedzmy, że to jest ten element, a tu są elementy inne od tego, to jeżeli byśmy z tego ciągu wyrzucili pary różnych elementów, tak, wszystkie pary różnych elementów, no to jest największa możliwa para różnych elementów, to co zostanie, to zostanie ta większość. Tak, ten element. Jak wyrzucę, jak napotykam parę różnych elementów, to ja mogę powiedzieć, że z mojego ciągu tą parę wywala. Jeśli lider był w tym ciągu wejściowym, to w tym ciągu bez tej pary też będzie. Okay? Czyli mój algorytm będzie taki bardzo prosty. To znaczy, ja będę przeglądał mój ciąg od strony lewej do prawej, tak? I tak naprawdę będę parował różne elementy. Jak będę parował, to będę je zapominał. Ale będę miał jakiś element, jakieś wartości, które nie zostały jeszcze sparowane. Będę pamiętał, ile mam tych wartości, które nie zostały sparowane, tej samej wartości. Biorę nowy element. Jeśli on jest różny od tego, co mam zapamiętane, co nie było sparowane, no to mogę powiedzieć, biorę jeden ten element, który nie był sparowany, biorę ten nowy i wywalam tą parę. Jeżeli było dotychczas wszystko sparowane i pojawia się nowy element, no to mówi, no dobrze, no to teraz zapamiętuję, że on nie był jeszcze sparowany i będę go spróbował sparować z czym innym. Tak? Czyli jeżeli będzie na końcu, jeżeli tutaj był lider, to na końcu zostanie mi jakiś element, z którego na pewno nie mogłem sparować. Jeśli to był lider, to będzie ten element, który właśnie jest liderem. Okay? No, algorytm jest bardzo prosty. Boże. Czyli jeszcze raz, tu jest zapisane. Bierzemy pierwszy element ciągu, licznik to mówi, ile razy jeszcze x, ta wartość x nie była sparowana. No na początku ten nie był sparowany, tak? Lecimy, dopóki nie koniec ciągu, bierzemy kolejny element ciągu, tak? Jeśli licz równa się 0, to znaczy, że dotychczas, co żeśmy zrobili, wszystko żeśmy sparowali, tak? Wyrzuciliśmy wszystkie pary. No to ten x staje się y, licz staje się 1, tak? To jest ten element, dla którego będziemy szukali par. Jeśli w przeciwnym przypadku no mamy na x licz element x te wartości, które są na x, licz wartości nie było sparowany. Jeśli y jest równe wartości x, no to licz zwiększa się o 1, tak? No dochodzi jeszcze jedna nowa wartość, która jest niesparowana. W przeciwnym przypadku licz zmniejsza się o 1, bo mam parę, która się paruje, tak? Przeciwny przypadek, czyli x jest równy od y. Koniec, to jest bardzo prosty algorytm. Zauważcie, jego własność jest taka, że to jest jeden przebieg przez ciąg i na każdej pozycji mamy stałą liczbę obliczeń, tak? O takim algorytmie mówimy, że są strumieniowe. Tak? To można powiedzieć, że jest strumień danych, z każdą daną coś robię bardzo szybko i na końcu daje wynik. Tak? Za chwilę sobie powiemy, no od razu możemy sobie powiedzieć, bo była algorytmika internetu. Gdzie to może być zastosowanie w internecie? To jest bardzo prosty przykład. Przez router przebiega bardzo dużo komunikatów, które są kierowane w zależności od adresu docelowego IP. Tak? Powiedzmy, że chcemy mieć statystykę, który adres docelowy jest bardzo często obciążany.
Tak? No, w najprostszym przypadku to jest takie, ja bym chciał mieć adres, do którego idzie większość ruchu. To wiesz, że ten algorytm może do tego służyć, tak? On mi wykryje adres docelowy, do którego idzie więcej niż połowa ruchu, jeśli rzeczywiście tak jest. Na końcu to ja mogę sobie potem jeszcze przetestować, czy rzeczywiście on jest tak obciążony. Ten algorytm bardzo łatwo uogólni coś takiego, żeby wykryć na przykład 10 adresów docelowych, które są najbardziej obciążone. Czyli chcę mieć takie adresy, które się będą pojawiały, każdy z nich więcej niż n dziesiątych razy. Tak? Czyli widać, że to może służyć do zbierania takiej statystyki w routerze. Przy czym router to jest słabe urządzenie obliczeniowe. Nie ma wielkiej pamięci, prawda? Ja nie mogę spędzać bardzo dużo czasu na obliczeniach, ja potrzebuję taki algorytm strumieniowy. Wpływa dane, muszę coś zrobić szybko, zapamiętać w niewielkiej pamięci. Co to jest pamięć do zapamiętania? Tylko x i licznik. Tak? Dwie zmienne i z każdą daną przychodzącym ze strumienia robię stałą liczbę operacji. Tak? Czyli to jest przykład algorytmu, który może mieć zastosowanie w internecie i ma. No, to jest mnożenie macierzy. Kto wie, co to jest macierz? Ktoś słyszał o macierzy? Tutaj jest. Ktoś jest, no śmiało, no, wiesz? To w którym miejscu na tej tablicy jest macierz? Ile na tej tablicy jest macierzy? Tu jest macierz, tak? A to jest macierz? Też jest macierz. Mamy dwie macierzy, tylko tam macierz się składa. No, takiej macierzy jednokolumnowej mówimy, że co to jest? No, wektor tak naprawdę w tym przypadku, w terminologii matematycznej. Przepraszam. Dobra. To jest macierz dwuwymiarowa i będziemy o takiej macierzy mówili. Mówimy macierz n na n. Macierz ma n wierszy, 1, 2, 3, 4, tu 4 wiersze, ma n kolumn, 1, 2, 3, 4. To są kolumny. Tak? Na przecięciu wierszy i kolumn mamy elementy tej macierzy. Czyli to jest element, który jest w drugim wierszu i w trzeciej kolumnie. Tak? Czyli jego indeksy, jakbym chciał, tam mam macierz h, to bym powiedział, że ten element ma indeksy. Pierwszy indeks 2, drugi indeks 3. Tak? W drugim wierszu, w trzeciej kolumnie. Jasne? To jest wektor, czyli możemy sobie wyobrazić, że mam tutaj n elementów tak w pionie. To jest pierwszy element, czyli on tak naprawdę odpowiada pierwszemu wierszowi, drugiemu wierszowi, trzeciemu wierszowi, czwartemu wierszowi. Można to spojrzeć jako na macierz, która ma 4 wiersze i jedną kolumnę. Tak? Zadanie mnożenia macierzy przez wektor, no to jest zadanie następujące. Tam jest to bardzo może skomplikowany sposób. Gdzieś jest tutaj... A tu jest ścierka. To, co jest tam napisane, to mówi tyle, że trzeba wziąć ten wiersz i pomnożyć przez tą kolumnę. Jak mnożymy wiersz przez kolumnę? Biorę pierwszy element wiersza, mnożę przez pierwszy element tego wektora. Tak? Czyli będę miał 0 razy 1 czwarta. Tak? Teraz dodaję. Biorę drugi, mnożę przez drugi. Czyli 0 razy 1 czwarta. Trzeci. 0 razy 1 czwarta. Czwarty przez czwarty będzie 1 razy 1 czwarta. Czyli wynikiem tutaj będzie 1 czwarta i to zapisuje w takim wektorze wynikowym, który mówi, powstaje z wymnożenia tego wiersza przez tą kolumnę. No dobrze, to tam ktoś z tyłu mi powie, co będzie w drugim miejscu tego wektora. O, pa. Śmiało. Co będzie? Tu, tak, tak. Co będzie? No, a i reszta zera, tak? Czyli jaki będzie wynik? 1 czwarta. Dobrze. Cukierek się należy, no. Dobrze, to kto jeszcze chce powiedzieć, co będzie w trzecim? Co będzie w trzecim? 1/8, brawo! Tamten już dostał cukierek. Łasy jest na cukierki. Co będzie w ostatnim? A będzie będzie 3/8, tak? No czyli wiecie, na czym polega mnożenie przez wektor macierzy. Dobrze. Czyli słuchajcie, to algorytm, który to zapisuje, wynika wprost z definicji, tak? To, co jest tutaj napisane, to wynika wprost z definicji. Mówimy tak, dla i zmieniającego się od 1 do n, czyli będziemy liczyli wynikowo. Najpierw pierwszy element tego wektora, pierwszy wynik, czyli
Wynik mnożenia pierwszego wiersza przez pierwszą kolumnę, drugiego wiersza przez pierwszego wiersza przez ten wektor, drugiego wiersza przez ten wektor i tak dalej. Po kolei. Od pierwszej do enty. No teraz jestem, mnożę i ty wiersz, to powiedzmy trzeci, przez ten wektor. No to biorę y i to y to jest ten wynik, na początku jest 0, no a potem biorę kolejne elementy tego wiersza, to jest ta druga pętla, tak, od j staje się 1 do n, no i biorę do tego, co dotychczas policzyłem, czyli do y i dodaję, jak j jest równe 2, to biorę to, tak, mnożę przez to. Do tego, co i zapamiętuję tę częściową sumę. Biorę to, mnożę przez to i dodaję. Bardzo prosty algorytm, tak? Jeżeli byśmy popatrzyli na złożoność naszego algorytmu jako liczbę operacji arytmetycznych, ale tak naprawdę widać, że ta liczba operacji arytmetycznych będzie zdominowana przez liczbę mnożeń, tak? Mnożenie zresztą jest droższe od dodawania. To ile operacji arytmetycznych wykonamy w tym algorytmie? N kwadrat, dokładnie N kwadrat operacji. To jest szybki algorytm, nie? To jest wielomianowy algorytm. No dobrze, nawet powiedziałbym leniowy, tak? Bo napisałem rozmiar zadania, to tak naprawdę rozmiar zadania to jest liczba liczb, które tutaj mamy, tak? Czyli jest N kwadrat, no plus jeszcze liczby w tym wektorze. Czyli bym powiedział, piękny algorytm, on działa w czasie liniowym ze względu na rozmiar danych. No dobra, no to teraz popatrzmy, ile to może być. To weźmy macierz rozmiarów 100 milionów na 100 milionów. No, tutaj wam się powiem tak, no przyszedł facet, no, kto w życiu widział takie macierze 100 milionów na 100 milionów? Ale poczekajcie, zobaczymy. Weźmy macierz 100 milionów na 100 milionów. Weźmy taki już teraz wolny dosyć komputer, który wykonuje 10 do 8 instrukcji na sekundę. No już są szybsze. Zdecydowanie, żeby nawet to, co macie na waszych biurkach, ale to nieznacznie szybsze, możecie to przez 100 pomnożyć. To niewiele nam tutaj to popsuje. No to ile jest czas obliczeń, tak? No to trzeba podnieść do kwadratu, bo tyle będzie operacji mnożenia, podzielić przez 10 ósmych. Jak ja się nie pomyliłem, to mi wyszło 100 milionów sekund. Tak? Czas liniowy, 100 milionów sekund. No to mi wyszło, że to jest 1600 dni. No to ja dziękuję za takie obliczenia, tak? No może, no nie wiem, jak chcemy lecieć na Marsa i chcemy zrobić jakiś preprocessing i planujemy, że wylecimy na Marsa za 20 lat, to być może możemy sobie pozwolić na obliczenia pięcioletnie, tak? Bo może jakiś wynik nam to wyliczy. Ale tu jest jeszcze gorszy problem. Zobaczcie, że taką macierz jest zapamiętać dosyć trudno, tak? Jeżeli to by były liczby rzeczywiste, no to na liczby rzeczywiste jest 16 bajtów, tak? Standardowe. No to tutaj jakbyśmy przeliczyli, ile tych bajtów, to mi wyszło, no że to jest 10 do 16 bajtów. To wchodzimy w petabajty danych. No to na naszym PC-cie to się nie zmierzy. Tak, czyli widać, że proste zadanie, no algorytm liniowy na naszym PC-ciku nie policzymy. Ale czasami w zastosowaniach jest tak, że nasze macierze są rzadkie. Co to znaczy, że macierz jest rzadka? To znaczy, że w niej jest dużo zer, tak? Że liczba elementów jest niezerowych, jest proporcjonalna do n, do liczby wierszy bądź kolumn, a dużo jest elementów zerowych. Zauważmy, że jak mamy tutaj zera, no to ile zero wnosi do sumy? Zero. Ja nie muszę mieć fizycznie tego zera, żeby wiedzieć, że to zero wnosi do sumy. Tak? To zauważmy, że takie wiersze, gdzie jest dużo elementów zerowych, to zamiast pamiętać cały taki wiersz, to wystarczy pamiętać tylko te pozycje, gdzie są elementy niezerowe i wartość takiego elementu. Tak, taką listę zrobić. No to wtedy rozmiar pamięci, jaka mi jest potrzebna do zapamiętania, to już jest tylko w czasie proporcjonalnym do liczby elementów niezerowych. A liczba mnożeń, no przez zera nie mnożę. No, tak, ja wiem, że tam są zera, to nie mnożę i nie dodaję, bo i tak to da zero. Czyli mnożę tylko tam, gdzie są elementy niezerowe. Czyli liczba mnożeń to będzie tyle, ile jest elementów niezerowych. No to jeżeli tych elementów niezerowych byłoby proporcjonalnie do n, no to już jest to proporcjonalnie do 100 milionów, z tym możemy już na naszych PC-cikach nawet powalczyć. Tak? Czyli czasami warto się przyjrzeć, do czego stosujemy zadania. Dzisiaj ja tu strasznie to skomplikowane. No dobrze. A jeszcze jeden problem. Jak stoimy z czasem, bo ja się rozgadałem, a ja chcę skończyć w odpowiednim czasie, nie? Już 15 po?
Dobrze, przyspieszamy, żeby proces był zbieżny. Zaraz będzie szybko. Jeszcze jeden problem, ale nie mówimy, nie, to żeby was zainteresować. Nie będziemy mówili o jego rozwiązywaniu. Mówimy o silnie spójnych składowych grafów. Co to jest silnie spójna składowa? Silnie spójna składowa dotyczy grafów skierowanych taki jak ten. I powiemy, że dwa wierzchołki są w silnie spójnej składowej, jeśli między tymi dwoma wierzchołkami istnieją ścieżki skierowane. Tak? Biorę wierzchołek A, idąc zgodnie z kierunkiem krawędzi, dojdę do B. Ale także z B, idąc zgodnie z kierunkiem krawędzi, ze zwrotami krawędzi, dojdę do A. Tak? Czyli można sobie wyobrazić, że mam ulice jednokierunkowe, ale jest tak dobrze, że z każdego skrzyżowania do każdego dojadę. Tak? To jest silnie spójna składowa. Graf jest silnie spójny, no jeżeli ona się składa z jednej silnie spójnej składowej. No ale mamy taki problem, że my tak naprawdę chcemy nasz graf, w naszym grafie znaleźć silnie spójne składowe, tak? Czyli wszystkie takie podgrafy, które mają ten warunek, że między każdymi wierzchołkami istnieje ścieżka skierowana. No tu jest przykład grafu. No jakie tutaj mamy silnie spójne składowe? Zauważmy, że to jest jedna silnie spójna składowa. No tu widać, że jest cykl, tak? Teraz tak. Z tej silnie spójnej składowej, którą tutaj narysowałem, czyli 1, 2, 9, 10, na pewno mogę dotrzeć do tego, co jest na prawo, ale stamtąd nie dotrę tutaj, prawda? Widać, że stamtąd nie ma żadnej strzałki w tą stronę. Tak? Czyli na pewno to, co jest tutaj na prawo, nie jest w tej samej silnie spójnej składowej, co to. Ten fragmencik też nie jest, tak? Bo zauważmy, że do tego fragmentu nic z reszty nie wchodzi. Czy to jest jedna silnie spójna składowa? To jest druga silnie spójna składowa, tak? Tutaj mogę z tego tylko wyjść. Trzecia, to jest trzecia silnie spójna składowa, tak? Ten cykl. No i czwarta, widać, że tu jest tutaj. Tak? Mamy cztery silnie spójne składowe. Fajne zadanie. Jaka jest złożoność algorytmu znajdowania spójnych składowych? Spójne składowe to są w grafie nieskierowanym, czyli spójna składowa to jest zbiór wierzchołków, gdzie między każdą parą wierzchołków istnieje ścieżka, ale niekoniecznie skierowana. To jak szybko możemy to zrobić? V plus E, kto to powiedział? Czy w czasie proporcjonalnym do rozmiaru grafu. Silnie spójne składowe też można znaleźć w czasie proporcjonalnym do rozmiaru grafu. Rozmiar grafu to jest liczba wierzchołków plus liczba krawędzi. Tak? To zapamiętujemy, w materiałach macie, jak można to zrobić. No a teraz przejdźmy do internetu. No to będzie krótko, o krótkiej historii internetu, tak? No historia algorytmów była długa, krótka historia internetu. Tak naprawdę no można powiedzieć, że historia internetu sięga lat 70., końca 70., kiedy powstała sieć ARPANET, kiedy połączono w sieć cztery instytucje badawcze w Kalifornii, no i w stanie Utah. Utah akurat sąsiaduje z Kalifornią? Może nie, z Nevadą sąsiaduje, ale blisko. 74 rok to jest takie początki protokołu TCP, tak? No, podstawowy protokół teraz. 75 rok, zobaczcie, no to co nie się AFE można powiedzieć, ale to jest początki Microsoftu. To jest ważna rzecz, dlatego że niektórzy się boczą na Microsoft, ale dzięki Microsoftowi też między innymi komputery weszły pod strzechy, tak? Przeciętny człowiek może z niego korzystać. 76 rok Unix, tak? Pojawił się i w tym roku królowa Elżbieta wysłała swój pierwszy e-mail. No zobaczcie, 76 rok. 79 już po raz pierwszy powstaje Usenet, to jest taka pierwsza grupa dyskusyjna, tak? Teraz są one bardzo popularne. 81 to jest rewolucja, do tego pojawia się IBM PC, tak? IBM tak naprawdę udostępnił architekturę tego komputera, że wszyscy mogli to klonować. Ja pamiętam, że jak w instytucie już wtedy pracowałem, myśmy IBM PC już w 82 roku już był, to wtedy był jeden komputer i trzeba się było zapisywać, że można było przy nim usiąść i popracować. Także to nie myślcie sobie. Ale zobaczcie, jak to nie dam. W którym roku wy się urodziliście? 92, to jeszcze trochę, ale już blisko, tak? 82 pojawiła się nazwa internet, no i protokół TCP/IP, podstawowy protokół komunikacyjny teraz w sieci. Liczba hostów w 87, tak? Czy tam, gdzie możemy trzymać nasze serwisy. 10 tysięcy była w 87 roku. Ale w 89 roku, blisko waszych urodzin, zobaczcie, już było 100 tysięcy.
Ja z tym sobie chyba nie poradzę. Co to jest? A, ARPANET przechodzi. Dobrze, do historii. Liczba hostów 300 tysięcy. 91 rok, narodziny www. Gdzie się www narodziło? Proszę? No nie. Ale może tak, na jakim kontynencie? Tu. Co? No w jakim? W Europie. Kto powiedział pierwszy w Europie? W Europie. Kto jeszcze, tak? A w jakim kraju? W Szwajcarii. Kto tam mówił w Europie? No dobrze. W Europie. Coś Europa wniosła do tego. Zgoda. No w CERN-ie, tak? W CERN-ie. 92. No wasze narodziny, liczba hostów przekracza milion. Pierwsza graficzna przeglądarka. Nawet nie wiem, czy Mozaik jeszcze istnieje. To już chyba nie. 94. Netscape, Yahoo. No Yahoo to już gra na rynku, to już znacie. 95. Internet Explorer się dopiero pojawił. Byliście maluchami, ale już mogliście używać. Gracz teraz potężny, 98. rok. Tak jakby wczoraj było, nie? A Google się pojawił. Jakby był z nami od zawsze, to z wami od zawsze. W 99. zaczęliśmy sobie pliki wymieniać, nie? Napster. A teraz tutaj trochę Polski. 2000 gadu-gadu. Przecież to jest, to nie wiem, to jest dziecko zupełne, nie? Kto zna serwis gier Kurnik? O! A co jest na Kurniku? Dobrze, a kto napisał Kurnika? Polak, ale jak się nazywa? Marek Futrega, bo on jest z Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczy studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Słuchajcie, no teraz się mówi o Facebooku. 2004 rok. 2006 narodziny naszej klasy, nie? To widać, że... A dzisiaj byłem na konferencji, gdzie powstał startup, to no nie powinienem zachwalać, bo nie mam z tą firmą nic wspólnego, ale bardzo ją promowałem dzisiaj, a to ją zareklamuję. Dzisiaj ruszyła firma, w której jest tak, że ona będzie wam wyszukiwała najlepszej dla was taryfy telefonii komórkowej. Tak? To nie jest takie głupie, bo się oni zrobili badania, się okazuje, że my wszyscy przepłacamy, tak? Bo nie mamy czasu. Mamy czterech graczy na rynku, tak? Era, Orange, Play, coś tam jeszcze, plus. Tak? Ale każda oferuje ileś taryf. Jeszcze jakieś takie warunki dodane, albo 5 do 5 tam znajomych można dzwonić, tam to możemy sobie wybrać. Tego są setki miliardów tak naprawdę różnych możliwości. I teraz oni wymyślili coś takiego, że jeżeli im pozwolicie zalogować się na wasze konto w sieci u operatora, oni lokalnie na wasz komputer, bo żeby było bezpiecznie, że nie ciągną waszych danych nigdzie więcej, lokalnie na wasz komputer ściągną waszą historię telefonów z ostatniego okresu, nie wiem, z roku, tyle ile żeście używali, sprofilują was lokalnie, ten profil wyślą na swoje serwery, przetwarzają to w chmurze i spośród różnych możliwości taryf dopasują dla was najlepszą. Tak? Patrzyliście, jak się zachowywaliście do tej pory, to oni wam teraz powiedzą, no i którą taryfę powinniście wziąć. Badania ich, życie pokaże, badania pokazują, że można oszczędzić do 50% w ten sposób. Dzisiaj ten serwis rusza, przez miesiąc tam to kosztuje złotówkę. Teraz można wejść i zobaczyć, co wam zaproponuje. To się nazywa Blue Pill chyba, bez E. I to jest polski startup, to dlatego to warto wspierać. Dobrze, to jest krótko tyle o historii internetu. No ale teraz musimy to połączyć. Aha, jak wielki jest internet. Tak? Bo będziemy mówili o algorytmach w internecie, to byśmy coś chcieli o tym internecie wiedzieć. Tak, zobaczcie, że internet jest taka sieć no, rozproszona, praktycznie przez nikogo niekontrolowana. Tutaj natomiast, ja tu teraz mieszam trochę, bo internet to jest sieć komputerów, tak? Ja tu będę mówił o sieci www. Na jednym komputerze może być wiele serwisów www, między którymi są odwołania, ale to też tak naprawdę to, co nas interesuje, to sieć www, bo na tym w tym obecnie najwięcej działamy. Jak wielki jest internet, ale tak naprawdę ta sieć www. Co to jest sieć www? To tak naprawdę jest graf skierowany, tak? Mamy stronę, to jest węzeł w grafie. Na stronie mamy odwołania do innych stron. Okay? To są linki. Strona, z tej strony mogę przejść do tej.
Z tej strony mogę przejść do tej. W styczniu 2011 roku to Holendrzy zindeksowali 13 miliardów stron. Tak? Google ma około zindeksowanych 21 miliardów stron. Zindeksowanych, zobaczcie, jakie, co to znaczy. Oni mają wszystkie te strony u siebie, ściągnięte, przetworzone. Tyle stron. W 2010 roku w świecie było ponad 700 milionów hostów. Adresów IP ponad 3 miliardy, z czego w Polsce jest 16 milionów. Tak? To są wszystko elementy sieci. Zobaczmy, że mamy naprawdę do czynienia z takim wielkim bytem. No jeżeli spojrzymy na sieć www, to mówimy o sieci, która ma miliardy stron. Jeśli na taką sieć spojrzymy jak na graf skierowany, to mówimy o grafie, który ma miliardy węzłów. Nie 100 milionów, miliardy, tak jak poprzednio było. Okej? Okay? Czyli to jest całkiem duże. No, ludzie się zastanawiali, jak wygląda internet. Tak? W 2000 roku crawlery, czyli te szperacze altawisty, tak chodziły po sieci, tam zbierały te strony. No i oni zanalizowali ten graf. Tak? Możemy sobie powiedzieć, że to jest graf. Strona, link na stronie. Tak? Oni stwierdzili, że on wygląda w taki sposób. Największą część tego sieci www w środku to jest silnie spójna składowa. Tak? Z każdej strony mogę dojść do każdej klikając. OK? Jest tu ogonek. Z ogonka można dojść do środka. Tak? Nie da rady przejść między tymi stronami. Ze środka, z tułowia można przejść do głowy. Tak? Tutaj jest około 44 oni wtedy. No, to jest mniej więcej równe części. Tu jest największa, ale tu jest 44 miliony stron. Tu są odnóża. Odnóża wychodzące, nie biegnące do środka. No, tego nie jest już tak dużo, ale łącznie też 44 miliony. Tak? A tu są odnóża wchodzące do tego w środku. I jeszcze jest coś takiego, co omija tą część środkową. Rury, tubes. I tak naprawdę w tej sieci wszystko jest spójne. Tak? Jakbyśmy zapomnieli o skierowaniu krawędzi, to wszystko jest w jednym kawałku. Są jakieś drobiazgi, które się ze sobą nie łączą, ale one nie mają znaczenia. Ale takiego socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia, co jest jeszcze ciekawe tutaj. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale bardzo nie skłamię. Jakbyśmy popatrzyli na średnią długość ścieżki zorientowanej, tak? Średnia długość ścieżki zorientowanej, to znaczy ile trzeba kliknięć, żeby przejść średnio, żeby przejść z jednej strony do drugiej, jeśli są połączenia. Tak? Słuchajcie, 16. My jesteśmy w internecie niesłychanie blisko siebie. Tak? Jeżeli byśmy zapomnieli o orientacjach, to okazałoby się, że jesteśmy w odległości 9 kliknięć. Tak? My jesteśmy tak blisko siebie w internecie. Mimo, że to jest takie ogromne, to klikając jesteśmy bardzo szybko dotrzeć jeden do drugiego. To powtórzono taki eksperyment Milgrina, on to już w latach 60. chyba robił, jeszcze nie w internecie, ale zrobił coś takiego, że w jednym ze Stanów Południowych przygotował listy zaadresowane do stanu na północy Stanów i te listy musiały dotrzeć do adresata, ale można było zrobić to tylko w ten sposób, że można było list przekazać tylko swojemu znajomemu. Tak? Nie można było wysłać pocztą, tylko swojemu znajomemu. I okazuje się, że tych przekazań też było kilkanaście, żeby list dotarł do adresata. Okazuje się, że to w takich sieciach społecznościowych to tak jest, bo w tych sieciach społecznościowych jesteśmy blisko siebie. Tak? Kilkanaście kliknięć i już jesteśmy na wyciągnięcie ręki. Co oznacza, że my tak naprawdę w sieci internet, jakie jest nam przesłanie? Właściwie jesteśmy w stanie dotrzeć szybko do każdej informacji, pod warunkiem, że wiemy, co szukamy. Tak? Jak już wiemy, co szukamy, to dobrniemy. No i teraz, jak mamy taką olbrzymią sieć www, to jakie są problemy algorytmiczne? Ja już powiedziałem, że strony są indeksowane, tak? Że trzeba łazić po tej sieci i te strony gromadzić. Tak? Czyli wyszukiwanie i składowanie stron, zawartości, zwłaszcza, że strony są miliardy. Strony się zmieniają. Tak? To jest jedno olbrzymie. Indeksowanie. No po co jest indeksowanie? Dajecie zapytania w internecie.
Tak? Gdyby na wasze zapytanie trzeba było robić tak, że ja muszę teraz miliardy stron przeglądać, tak, i na każdej patrzeć, czy to jest ta strona, która mi pasuje, no to byście nie oglądali internetu. One są w ten sposób przetworzone, tak? No, są poindeksowane, no, na przykład słowa kluczowe, bo to jest najprostsze, tak? Ileś słów kluczowych. Jeśli na stronie się znajdują cztery słowa, o które my pytamy, no to najprawdopodobniej to są podejrzane strony, które trzeba wyświetlić. Ale jakiś sposób indeksowania. No, przetwarzanie zapytań, no zauważmy, że my możemy, ja nie potrafię, ale wy potraficie pisać skomplikowane zapytania, tak? Wyszukać w sposób skomplikowany stron. Nie mówiąc o tym, że teraz są zapytania już dotyczące na przykład muzyki, obrazów, tak? Dotychczas szukaliśmy tekstowo, ale teraz już szukamy podobnego do, na przykład do konia, tak? Znajdźcie jakieś karę konie w internecie, no. Zgłębianie i analiza sieci www. Chcemy wiedzieć, jak sieć wygląda, no po to, żeby potem na niej lepiej operować. To jest to, co pokazywałem, tak? Zauważmy, że ja mówiłem wcześniej o silnie spójnych składowych. No jak zbudowali już tą sieć, pościągali te strony, to chcieli tą silnie spójne składowe znaleźć. Gdyby się okazało, że to jest bardzo długi proces liczenia tego, no to by nikt tego nie policzył, ale szczęśliwie silnie spójne składowe robi się w czasie liniowym. I to jest ostatnie, zostałem tutaj przedostatnie, to jest odpowiadanie na zapytania w sposób zadowalający użytkownika. I to jest najtrudniejsza część w internecie. Zauważmy, że z punktu widzenia usługodawcy internetu, no właśnie o tym programie chociażby tutaj mówimy, tak? Tej najlepszej taryfy, to ja jako użytkownik internetu jestem pewną indywidualnością, tak? Mam swoje zachowanie, swoje preferencje, a z drugiej strony mam usługodawcę, który ma odpowiedzieć na moje zapytanie w sposób niezadowalający, indywidualnie. Jak to zrobić? Tak? Z jednej strony mogę śledzić, jak się zachowuję, tak? Jak ja się zachowuję, na które strony wchodzę często i w ten sposób w jakiś sposób reagować na zapytanie takiego użytkownika. Ale można też robić to w inny sposób, tak jak zrobił to Google i na czym powstał Google. Mianowicie, ja tutaj sobie zrobiłem taki eksperyment, że wpisałem zapytanie w wyszukiwarkę matematyka. I Google spośród ponad 4 milionów stron jako 5 pierwszych wyświetlił te. Zauważmy, że użytkownik internetu, jak mu się wyświetla, ja wyświetlałem jakieś strony na zapytanie, rzadko jest tak, że przechodzicie do 10. Właściwie pierwsza, druga i już albo jesteśmy zadowoleni, albo porzucamy to przeszukiwanie. Wyświetlił w takiej kolejności. No okazuje się, że zazwyczaj to dobrze wyświetla. Zazwyczaj nas to zadowala. Tak? No jak pytam matematyka, no tutaj mam organizację, która się zajmuje matematyką. Tutaj pewnie coś matury może pisze, no nie wiem, Wikipedii matematyka. Tutaj jest jakaś międzynarodowa, tutaj w Polsce było, no on mi odpowiedział. Zazwyczaj dobrze odpowiada, daje nam dobrze strony. I teraz pytanie jest takie. Jak Google to zrobił? Proszę? PageRank. No właśnie, ale co to znaczy PageRank? To znaczy, że dostał te strony i strony miały swoje rangi. Tak? Miały swoje jakieś numery im przypisane i on je wyświetlił od największego do najmniejszego numeru. Tak? Że strona z największym numerem w pewnym sensie oni uważają, że jest dla nas ważniejsza. No na tym wyjechał. I teraz się okazuje, że musiał to dobrze zrobić. Tak? Zrobił ten PageRank w taki sposób, że nas zadowala, że my korzystamy z tego Google'a. No gdybyśmy te strony dostawali w dowolnej kolejności 4 miliony stron i gdybyśmy musieli szukać, nie wiem, na 10-tysięcznej, to byśmy z tego nie korzystali. A jednak wśród tych stron, które dostajemy, zazwyczaj te, które są nas zadowolone, to są na ekranie. Tak rzadko przechodzimy dalej. Jak to zrobił? Pamiętajmy, że wyjechał, tam był rok, 90 lata jeszcze, prawda? Wtedy powstał Google. Jak oni to zrobili? No okazuje się, że oni wtedy jeszcze nie patrzyli na użytkownika takiego jak wy. Teraz już troszeczkę profil użytkownika badają. Ale wtedy nie. Wtedy patrzyli tylko na sieć internetową. Tak? Patrzyli na sieć www jak graf. Jako graf. I zastanawiali się, czy z tego grafu, jak patrzę na graf, to czy ja mogę powiedzieć, że które strony są ważniejsze, a które są mniej ważne. Tak? Oni wzięli pomysł z cytowań w literaturze albo z czasopism naukowych. Tak? W każdym dzień, jak macie czasopisma naukowe i są tam artykuły, to o jednych artykułach mówi się, że są ważne,
ważniejsze, a o innych mówi, że są mniej ważne. Tak? Na jakiej zasadzie? Pytanie jest, jaki artykuł jest ważny? Jaka według was strona jest ważna, jeśli na nią popatrzymy czysto syntaktycznie? To znaczy, że widzimy tylko graf. Jak się wam wydaje, które strony są ważne? Dobrze, najczęściej odwiedzane, ale co to znaczy? My nie liczymy, ile razy daną stronę odwiedzimy, prawda? Ale dobrze, najczęściej odwiedzane. Pytanie, co to znaczy najczęściej odwiedzane? Pamiętajmy, że oni nie liczyli, ile strony są odwiedzane, bo musieli być na każdej stronie jakiś licznik, musieli jakieś tam ciasteczko, prawda, i patrzeć, ile się... Ale jedne spostrzeżenie, jak patrząc tylko na graf, to można powiedzieć, aha, ważne strony to są takie, na które wskazuje dużo linków, tak? Jak dużo się osób odwołuje do tej strony, dużo innych stron się odwołuje, to być może ona jest ważna. No, ale to jest jeszcze mało. Oni spojrzeli jeszcze na to w ten sposób. Okej, ale mogą być takie strony, gdzie jest mało linków, które się na nie odwołują. Ale odwołują się na te strony linki z ważnych stron. Tak? Jak jest strona ważna, tak? Jest ważny autor, którego wszyscy szanują, to jeżeli ten autor cytuje kogoś, to znaczy, że on cytuje coś wartościowego. Tak? To też ma swoje przesłanie. Że jeżeli ważna osoba mówi, to jest dobre, to my wierzymy. Tak? Czyli jeżeli ważna strona odwołuje się do jakiejś strony, no to ta strona jest pewnie ważna. No teraz to trzeba ująć w model matematyczny. I tutaj ktoś powiedział, że często odwiedzany. No to oni ujęli to w model matematyczny w następujący sposób. Startujemy z grafu sieci www. Na samym początku wszystkie strony są jednakowo ważne. Tak? I teraz ja startuję z jakiegoś węzła na tej stronie i zaczynam wędrować po tej sieci. Ale wędruję po tej sieci w taki bardzo prosty sposób. To znaczy, jak jestem w jakimś węźle i wychodzą z niego linki, to ja każdy z tych linków wybieram z jednakowym prawdopodobieństwem do dalszej wędrówki. Tak, to jest tak jak gdyby klikanie. Jestem na stronie, mam jakieś linki, to wybieram jakiś link i idę dalej. Tak? I w ten sposób robię. I chodzę po tej sieci. I teraz okazuje się, że te strony, które są ważne, będą częściej odwiedzane w takim spacerze losowym. Tak? Te, które są mało ważne, będą rzadziej odwiedzane. Okazuje się, że to się da policzyć po prostu, jak często. W rachunku prawdopodobieństwa to oznacza, co to znaczy częściej. Są strony, które z większym prawdopodobieństwem będę odwiedzał w swojej wędrówce, a inne będę z mniejszym prawdopodobieństwem odwiedzał w swojej wędrówce, bo mój spacer jest losowy. Tak? Okazuje się, że jeżeli ja ten proces tak powtarzam, dosyć długo on trwa, to dostajemy tak zwany rozkład stacjonarny. To znaczy, że na końcu wiemy, jaki jest rozkład, z jaką prawdopodobieństwem trafiamy na jaką stronę. I te strony, które mają większe prawdopodobieństwo trafienia, mają większą rangę. Te, które mają mniejszą prawdopodobieństwo trafienia, mają mniejszą rangę. No i problem jest, jak to policzyć. No to jest bardzo proste. Oni zaproponowali taką formułę. To wygląda to skomplikowanie, ale to przebrniemy przez to. Załóżmy, że strony mają już jakieś rangi. Tak? Ranga, ważność strony. To jest ważność strony SI, W od SI. To teraz ja iteruję. Tak? Chcę policzyć w kolejnej iteracji ważność takiej strony. Biorę wszystkie strony, które wskazują na stronę SI. Tak? Wszystkie strony, z których są dowiązania do strony SI. Teraz biorę taką stronę SJ. Ona ma jakąś wagę. Tak? No to jakbym chciał powiedzieć tak, no jeżeli to jest strona ważna, to ona część tej ważnej wagi musi mi oddać. Ale ile mi odda? Biorę tą stronę i patrzę, ile z tej strony wychodzi linków. Tak? I jak gdyby ta waga tej strony jest porówno dzielona na wszystkie linki. Tak? Czyli jak ja jestem ważna strona i mam tylko jedno wskazanie, to znaczy, że tą stronę, na którą wskazuję, jest naprawdę super ważna. Tak? Ale jak mam wiele, to znaczy, że się podzieliłem się moją ważnością, to ja dostanę trochę mniej. Tak? Czyli biorę wszystkie strony, które na mnie wskazują, biorę wagę takiej strony, no i dzielę przez liczbę linków wychodzących z tej strony i sumuję. Tak? Czy to jest to, co mówiłem? No na mnie wskazuje, no to ja przekazuję swoją wagę podzieloną przez liczbę linków, które ze mnie wychodzą do każdej z tych stron. No to ja startuję z wag, na początku wszystkie strony są jednakowo ważne. Jak stron jest n, to jest 1 przez n. Tak? No to teraz iteruję. No i okazuje się, że ten proces iteracji jest zbieżny. Są jeszcze pewne problemy, tu wygląda to bardzo skomplikowanie, ale zauważmy, że w swojej wędrówce po sieci
Mogę trafić na strony, z których nie ma już wyjścia, tak? Na przykład na zdjęcie. Tak? No nie ma linku. Jak mam zdjęcia, to nie mam na nich linków. To co zrobić? No to oni też muszą się z tym poradzić. A mówią, aha, jak trafiłem na taką stronę, to teraz kontynuuję moje wyszukiwanie w taki sposób, że dowolną stronę wybieram z jednakowym prawdopodobieństwem. Tak? Czyli jeżeli trafiłem na stronę, z której nie ma już linków, no to biorę wagę tej strony i dzielę przez n, bo wszystkich n jest pozostałych, tak? I taką kawałek tej wagi dodaję do nowej wagi mojej strony SI, tak? No tak jakbym dorysował linki, tak? Tylko teraz dał każdemu prawdopodobieństwo 1 przez n. No oni mówili, dobrze, to jeszcze zamodelujmy troszeczkę użytkownika. To wygląda bardzo skomplikowane, ale jest proste. On mówi tak, no użytkownik chodzi po tej sieci, tak? Chodzi. Ale w pewnym momencie mu się nudzi. Mówi, a nie, to wyszukiwanie już mnie donikąd nie zaprowadziło. Zaczynam nowe wyszukiwanie. Czyli teraz losuje stronę i zaczyna od nowa chodzić, tak? Znowu. No to teraz mu mówimy tak. Mamy taki parametr alfa. Z parametrem alfa kontynuujemy bieżące wyszukiwanie, tak? A z parametrem 1 minus alfa skaczemy na dowolną stronę. No, czyli moją wagę oddaję znowu przez liczbę linków do wszystkich stron, czyli przez n i moją wagę dzielę przez n z parametrem 1 minus alfa. Słuchajcie, to jest wszystko. Iterujemy, tak? No zobaczmy, że mamy wagę WK, liczymy wagę WK plus 1, liczymy wagę WK plus 2. Okazuje się, że ten proces jest zbieżny, tak? Wystarczy kilkanaście iteracji i dochodzimy do rozkładu stacjonarnego. No teraz musimy się zastanowić, no dobrze, ale stron mamy miliardy. Tak? Pamiętajmy, mówiliśmy, mamy miliardy stron. Czyli może być pewien problem. No to ja tylko teraz powiem, po co my mówiliśmy o mnożeniu macierzy. No bo teraz zobaczmy, że ja taki graf mogę zapisać za pomocą macierzy. To jest mój graf stron www. Tak? To są węzły i to są węzły. To jest węzeł pierwszy, a teraz 0 stawiam, jeśli nie ma dowiązania z jedynki do jedynki, nie ma. Tak? Z jedynki do trójki nie ma dowiązania, z jedynki do czwórki nie ma dowiązania. Z jedynki do dwójki jest jedno dowiązanie, to ja stawiam jedynkę. Jasne? Czyli w tej kolumnie dla takiego węzła stawiam coś, co jest niezerowe, jeśli istnieje dowiązanie do odpowiedniego węzła wyznaczonego przez wiersz. No powiedzmy, że tam, gdzie są dwa. Z dwójki mam dwa dowiązania. Do trójki i do czwórki. Tak? Tylko tutaj napisałem jedna druga, bo mi będzie coś takiego potrzebne, że jak jestem w tym węźle, to z prawdopodobieństwem jedna druga idę albo do trójki, albo do czwórki. Tak? Stąd to mówię o tym prawdopodobieństwie, tak? Jak wychodzą dwa linki, dlatego tu mam jedna druga. Tu jest jeden, bo wychodzi tylko jeden link. A teraz zobaczmy, to jest wektor początkowych rang stron. Zobaczmy, co to jest wymnożenie tego wektora przez tą macierz. Jeżeli ja wymnożę trzeci wiersz, może czwarty wiersz, przez ten wektor, to zaraz zobaczmy, że tak. To mówi tyle. Do czwórki z jedynki nie ma dowiązania. Tak? Do czwórki jest dowiązanie z dwójki, ale waga dwójki musi wejść tam z jedną drugą. Do trójki jest dowiązanie z czwórki, ale waga z jedynką, bo jest tylko jedno dowiązanie z trójki. I do czwórki nie ma dowiązania. No teraz zobaczę, że jak to wymnożę, no to teraz mówię tak. Weź wagę drugiego węzła i pomnóż przez jedną drugą, no bo z dwójki mam dwa linki i połowa tylko przechodzi do czwórki, tak? I dodaj wagę trzeciego węzła z wagą 1. Tak? To, co tutaj napisałem, to mnożenie macierzy, to jest dokładnie ten pierwszy wzór. To jest nic innego. Czy tak naprawdę to, co tam napisałem za pomocą tych równań, to jest algorytm mnożenia macierzy przez wektor. OK? No ale ta macierz ma miliard, to n jest miliard na miliard. Więcej, ta macierz w procesie tych przekształceń może być macierzą gęstą, bo zauważmy, że ja mówię, no z każdego węzła z prawdopodobieństwem 1 minus alfa mogę rozpocząć wyszukiwanie w dowolnym węźle. Tak? Czyli tutaj powinienem jeszcze dodać 1 minus alfa razy 1 enta. Jak to wstawię w każdej kolumnie, to ta macierz nie jest już macierzą rzadką. Paskudstwo. Nie? Ale jak się tutaj troszeczkę tak
matematyki, co on pomanipuluje, to się okazuje, że tak naprawdę nasz proces można napisać tak. Wagi, jeżeli mam po k tę iterację wagi w, tak? Mnożę te wagi przez macierz h, tak? Tą wyjściową macierz, która mi opisuje sieć www, dostaję wektor wk plus 1. Ten wektor wk plus 1, czyli ten wektor, który jest tutaj, mnożę przez skalar alfa, no, czyli każdy element tego wektora mnożę przez alfa. To jest szybkie, zgoda? A potem jeszcze liczę takie bk, zobaczmy, to jest start. To jest 1 minus alfa, to jest skalar. 1 na enta, to też jest skalar. A tutaj jest suma wektora, suma elementów wektora, to jest czas liniowy, tak? I to, co tutaj dostaję, to jest skalar. Tak, w czasie liniowym policzone. I teraz na końcu do tego, co tutaj wyszło, do każdego wk plus 1 muszę dodać bk. Czyli jedyne miejsce, gdzie muszę pomnożyć macierz przez wektor, jest tu. Ale ta macierz to jest sieć www. Pytanie jest, czy ona jest gęsta, czy ona jest rzadka. No, stron wiemy, że jest miliardy. No, miliardy stron. A ile jest linków na jednej stronie, no? Kilkanaście, nawet jak jest kilkadziesiąt, tak? Co to jest kilkadziesiąt linków w stosunku do miliardów stron? To znaczy, że sieć internetu jest rzadka. To znaczy, że macierz H jest macierzą rzadką. Czy nasz koszt mnożenia będzie proporcjonalny do liczby niezerowych elementów. A ich nie jest miliardy do kwadratu, tylko miliardy. To i tak jest dużo. W swoim czasie, kiedy to Google robił, obliczenia zajmowały mu, wyliczenie tego PageRanku zajmowały mu około tygodnia. Co nie było takie źle, złe, zauważmy na dodatek, że tutaj jak się mnoży macierz przez wektor, tak, to zauważmy, że ja mogę pewne obliczenia robić niezależnie. Mogę ten wiersz mnożyć przez ten wektor równolegle z mnożeniem tego wiersza przez ten wektor, bo one na siebie nie wpływają, te obliczenia. Czy można je rozproszyć? Tak? Oni dokładnie to robią. Mają setki komputerów, na które rozpraszają te obliczenia. I dzięki temu w miarę szybko są ten PageRank w stanie policzyć. Zauważmy, że no, nie muszą bardzo szybko aktualizować tego PageRanku. No, jak się w jednym tygodniu niewiele pomylą, no to w jednym tygodniu niewiele pomylą, to w następnym będzie dobrze. Tak? Ale zauważmy, że z typowo syntaktycznego spojrzenia na sieć dostali ten wynik, na którym zbudowali wielką firmę. Jakie stąd jest przesłanie? Że warto się uczyć matematyki i algorytmiki, żeby zrobić biznes potem w informatyce. No i teraz pokazałem trzy problemy, one wszystkie dotyczyły internetu, prawda? Lider, analiza ruchu pakietów w internecie. Mnożenie macierzy przez wektor, scalanie ważności stron, prawda? Silnie spójne składowe, analiza struktury internetu. No jak tu napisałem mądrze, wiele problemów i rozwiązań czeka na swoich odkrywców. Może to będziesz ty. No a na dzisiaj to koniec, dziękuję.